Cześć, witajcie ze strony Dekamos i w dzisiejszym odcinku wybierzemy sobie team of the year według mnie no więc zaczynamy może od bramki i co tu mamy do wyboru jest Jean-Louis Buffon jest David De Gea Keylor Navas Manuel Neuer i Jan Oblak i co tu mogę powiedzieć Oblak raczej nie Neuer gdyby nie jego kontuzja mógłbym na, nie, na nim pomyśleć, ale no mówię kontuzja o, Kaylor na Was. Okej, okay, on jest jeden z takich ciekawszych zawodników, ale aczkolwiek myślę, że są inni bramkarze, którzy mają większą klasę światową od niego. Później jest jeszcze Dawid Gea. No i właśnie tutaj się waham, czy wybrać Jean-Louis G. Buffona, czy Dawida Gea? I myślę, że mimo wszystko wybiorę Buffona. Buffon, ponieważ. No, bufon. Bufon jest bufon. No więc tak, teraz lecimy z. Pierwszym obrońcą i moim typem tutaj jest chyba dosyć jasne, bo jest to Marcelo, tak jest. Zawodnik Realu Madryt, pokazał klasę, w sumie jak to robi co roku. Jak widzicie jest tutaj też dużo kolejnych zawodników, aczkolwiek no, domyślamy się, kto będzie koło niego i to jest również zawodnik, kolega klub z klubu i jest to Sergio Ramos. Oczywiście Sergio Ramos ląduje obok niego, bo Sergio Ramos jest po prostu Sergio Ramos. On musi, on jest po prostu jednym o ile nie najlepszym na świecie. No i teraz <laughs> tego kogo tutaj wygrać? Jest Spike jest dużo ciekawy, ale Aleksandro ani Davis, ani nic, myślę, że nic tego typu nie dorówna takiemu zawodnikowi. No dobra, Godin też nie ma najlepszych, Kamil Glik też nie ma najlepszych sezonów, ale myślę, że obok niego powinien wylądować Giorgio Kielini. Kielini po, ponieważ Kielini jak zwykle pokazuje i teraz Prawy obrońca i raczej Dani, taki Dani Carvajal mierzy się generalnie z Danią Alweszem, ale myślę, że tutaj przewagę ma mimo wszystko Dani Alwesz. Dani Alwesz, ponieważ pokazuje jak co roku klasę, naprawdę to trzeba przyznać, Dani Alves potrafi pokazać wielką klasę. No i kogo my tutaj mamy? Jest Delieli, jest Marco Asensio, jest Casemiro De Bruyne. Albo De Bruyne, nie wiem, jak to się czyta, nieważne. Jest Eriksen, jest Fabinho, Hazard, Iniesta, Isco, Toni Kroos, Tarian, Luka Modric, Pjanic, Pogba i Saul. Ale kogo wybiorę? Pierwsze, kogo wybiorę, myślę, że to jest Luka Modric, ponieważ no pokazuje jak co roku klasę, to trzeba przyznać po prostu, jak widzimy modricia na boisku, to po prostu widzimy topowego zawodnika klasy światowej drugim zawodnikiem, którego bym wystawił do tej do drużyny roku jest Kevin De Bruyne oczywiście pokazał pokazał w tym roku naprawdę, że jest jest, nadaje się do topowej jedenastki i dlatego go tutaj Daje. Kolejnym zawodnikiem, i zarazem, zarazem ostatnim w pomocy jest Isko. Isko, mógłbym wybrać Koniego Crossa, ale myślę, że Isko, mimo wszystko, jest zawodnikiem, który zawsze, nawet jak klub ma słabszy, po, słabszy czas, Isko i tak trzyma ten poziom wysoki klubu. I no, nawet jak jest słaby okres, drużyny, to Isko i tak pokazuje to co zawsze czyli bardzo dobry poziom no i teraz atak, tak wygląda u mnie atak kogo my tu mamy, jest Aguero jest Kevin, e, jaki jak, Kevin jest pierre Obama Aubameyang jest Karim Benzema, Kawani Dybala, Falcao Griezmann Harry Kane, Lewandowski Mbappé, Mertens Messi, Neymar i Ronaldo. Myślę, że jako lewy skrzydłowy pójdzie Neymar. No co mogę więcej powiedzieć? No Neymar po prostu. Neymar jest Neymar. Na atak pójdzie Ronaldo. No, Ronaldo, co mogę powiedzieć? On wygrał Ligę Mistrzów. Wygrał Ligę Hiszpańską. Co jeszcze wygrał? No wygrał za dużo. Dosłownie wygrał za dużo i myślę, że on się powinien pojawić nawet jako on powinien zdobyć Ballon d'Or i stać się najlepszym piłkarzem świata. No, i kolejny zawodnik do jedenastki to będzie Messi. Messi pokazuje również poziom, jak co roku. I tak wygląda moja jedenastka, ale uzasadnijmy jeszcze raz, jak będzie to wybrane. Będzie to tak wybrane, bo to ludzie głosują, powiedzmy, i tak będzie wybrane. Na bramce załóżmy, przypuszczam, że będzie jednak ten bufon, defensywa będzie Marcelo. Ramos Ponąć większość Bonuciego Typuje, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem. No i Dani Alves albo Carvajal, nie wiem. To jeszcze nie wiem, jak oni to naprawdę dadzą. Nie wiem, czemu tam nie było tego, bo jakby był to zamiast Isko, bym wziął jak on się nazywa teraz? Ten z Chelsea, Kante bym wziął, ale nie było tam Kante. Nie wiem czemu. No ale dobra. Modricia. Modlić by był i nie jest ta pre, przypuszczam i Kante by był tylko, że sam by wybrał zamiast Isco Cante, ale go nie ma. No i tutaj by było w sumie tak jak jest Neymar, Ronaldo i Messi. Także myślę, że Wam się spodobało. Tak wygląda jeszcze raz moja jedenastka. Zobaczcie jeszcze raz, jeżeli kogoś ciekawi. Zaraz podaję i głosuję. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie. Do następnego. Cześć.